o jedzeniu, proszę Państwa. Dzisiaj rozmawiamy o jedzeniu. Trochę zmienić swoje nawyki. No bez tego to się nie da. I teraz tak, jeżeli nie ćwiczył w ciągu roku, to organizm będzie zszokowany, że zaczął coś innego robić. Tu ma szansę i to ładnie schudnąć, dlatego że no, zimno jest. Jak szczególnie jak będzie w ćwiczu na dworzu, co jest najlepsze, no to rzeczywiście to chudnięcie powinno iść błyskawicznie. Odpowiedź na pytanie, czy jest trudniej generalnie osobą z nadwagą, jest trudniej schudnąć, najtrudniej w ogóle jest schudnąć jesienią. Bo to jest okres, tak jakśmy mówili, raczej idący w kierunku robienia zapasów, a nie w kierunku chudnięcia. A tak jak mówię, wszystko da się zrobić, tylko jeżeli pacjent jest, bo ja mam taki pacjent, który powiedzmy startuje ze 160 kg, w związku z tym ten proces odchudzania to jest no rok, dwa, trzy. Zależy od osoby, bo tam 162 metry, no to jest mniej niż 160 m, prawda? I jeżeli osoba jest na danej diecie już powiedzmy rok i przychodzi kolejna jesień i on już ćwiczy, to nie jestem w stanie zrobić dużo więcej, albo kazać mu jeść dużo mniej, żeby ten proces utrzymać. I w tym momencie takim osobom mówię, słuchaj, jest jesień i 2-3 kg to jest fizjologią utyć. I w tym momencie w ogóle na to nie patrzymy. I kolejna rzecz, ja oceniam pacjentów przez pryzmat centymetrów i później dopiero przez pryzmat wagi, bo no centymetrów mam na myśli obwód. Okay. Właśnie. Mhm. Widział pan może zdjęcie Budzianowskiego z jego najlepszych czasów? No zdarzyło się. Chudzina umięśniona. Trzeci stopień nadwagi, otyłości. Według, tylko patrząc na wzrost i wagę. Patrząc na obwody, no po prostu no atleta. No i tak to widać na zdjęciu. Tak jest. W związku z tym pamiętajmy o tym, że nie sądźmy tylko pacjenta po wadze. Waga to jest urządzenie, masa ciała, tak? Czyli centymetry, ewentualnie analizatory, może ten są w gabinetach coraz częściej, one rzeczywiście w miarę przyzwoicie oceniają zawartość ciała, czyli mimo tej samej masy ciała pokaże, że tłuszcz się zmniejszył, a mięśnie urosły. To jest ważne, dlatego że pamiętajmy, że mięśnie zużywają więcej nawet spoczynku niż tłuszcz. Ale też ćwiczenia nie mogą być zbyt intensywne, dlatego że szczególnie wśród osób z insulinoopornością zbyt duże ćwiczenia mogą spowodować ułatwienie tycia. To już nie będziemy mówić, bo są mechanizmy insulinowe. Ale muszę zapytać o kwestię, czy powinniśmy w jakikolwiek sposób dostosować trening, ćwiczenia do tej diety. Oczywiście. To, co na przykład ja pacjentom polecam, to mówię, proszę zobaczyć, czy jest jakaś stałość w pana w głodnieniu. Na przykład, rzeczywiście jestem głodny wieczorem o 20. To proszę wyjść na spacer, na marsz, na trening pół godziny przed tym, jak pan jest głodny. Co się okazuje? Wychodzi na swój trening, to mówi, to nie musi być jakiś katorga, to może być naprawdę marsz, spacer. W czasie tego, kiedy powinien zgłodnieć, on już w czasie wysiłku wyrzucił swoje zapasy. Zaczął jeść siebie bez użycia zębów, czyli zaczął chudnąć, tak? Wrócił do domu, żona przygotowała mu kolację, mówi, kochanie, nie jestem głodny. Dlaczego? No właśnie, gdzie jadłeś? Kebaba? Nie, ćwiczyłem. Znam to. I w tym momencie nie jest, bo nie jesteś głodny. Zjadłeś sporą ilość energii, z własnego tłuszczu, nie używając zębów. To po co jeść? Prawda? I to pytanie pozostawiam w pewnym zawieszeniu, aczkolwiek jest to pewien moment i apel, żeby nie czekać jednak do Sylwestra, bo jesień to jest też dobry moment do tego, żeby zacząć zdrowo się odżywiać. Moim gościem był dr Michał Mularczyk, dietetyk, kardiolog interwencyjny i mam nadzieję, że możemy jakoś wspólnie zaapelować, tak, do tego, żebyśmy zdrowo się odżywiali, także jesienią. Cały rok. A jesienią ze względu na ułatwienia tycie tym bardziej. I jeszcze tym bardziej, że jeszcze produkty są dostępne. Dobre. Tak, i mamy mnóstwo tego, dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. A już teraz za chwilę zbliżają się informacje dnia, bo o pełnej godzinie o 15. Ze swojej strony bardzo dziękuję. Mateusz Maranowski i do usłyszenia. Dziękuję. Reklama. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki i szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo
bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Po reklamie. Autopromocja. Co łączy kulturę współczesną z Ewangelią? Czy doświadczenie heretyków i obrazoburców może prowadzić do wiary? O tym porozmawiam z Tomaszem Budzyńskim, wokalistą zespołów Armia, 2TM23, Budzy i Trupia Czaszka. Życie z duszą czy bez? Dziś, godzina 19.15. Zapraszam, Filip Benches. Co łączy kulturę współczesną z Ewangelią? Czy doświadczenie heretyków i obrazoburców może prowadzić do wiary? O tym porozmawiam z Tomaszem Budzyńskim, wokalistą zespołów Armia, 2TM23, Budzy i Trupia Czaszka. Życie z duszą czy bez? Niedziela, godzina 19.15. Zapraszam, Filip Benches. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia. Odwołany szef katalońskiego rządu w rękach belgijskiej policji. Decyzja w sprawie europejskiego nakazu aresztowania jutro. Zator na Żuławach usunięty, groźba podtopień zniknęła. Interwencja wojska pomogła, bo woda idzie już do morza. Inauguracja obchodów stulecia niepodległości Polski rozpoczęli jak działacze PSL-u w Wierzchosławicach. Dorota Wojtarczyk, zapraszam. Zdymisjonowany szef katalońskiego rządu oddał się w ręce belgijskiej policji. Carles Puigdemont przebywa w Belgii od kilku dni. Od 3 dni jest ścigany europejskim nakazem aresztowania, wydanym przez hiszpański sąd. Dotyczy to także 4 członków jego rozwiązanego przez Madryt rządu. Wszystkim hiszpańskie władze zarzucają rebelię, działalność wywrotową, sprzeniewierzanie środków publicznych oraz nieposłuszeństwo wobec władz centralnych w Madrycie. Zgodnie z przepisami belgijskiego prawa, prokuratura zobowiązana jest doprowadzić do sądu osoby, wobec których wydano taki nakaz. Na przyjęcie lub odrzucenie wniosku sąd ma 24 godziny. Od europejskiego nakazu aresztowania przysługuje odwołanie. Procedura odwoławcza nie może jednak trwać dłużej niż 45 dni lub w wyjątkowych przypadkach 90 dni. Saperzy zakończyli akcję usuwania zatorów na rzece Dzierzgoń i Balewce w Warmińsko-Mazurskim. Stany wody na terenie 3 gmin Markusy, Gronowe, Elbląskie i Elbląg utrzymują się na poziomie alarmowych. Okoliczni mieszkańcy liczą na to, że teraz poziom jeziora Drużno szybko obniży się, ponieważ rzeka Elbląg jest około 0,5 metra poniżej stanów ostrzegawczych. Dziś mija tydzień od rozpoczęcia akcji przeciwpowodziowej w powiecie elbląskim. Interwencja wojska pomogła, bo woda idzie już do morza. Praca saperów była tym razem specyficzna, tłumaczy podpułkownik Mirosław Korotkiewicz, szef wojsk inżynieryjnych 16 Dywizji. Uporządkowanie tego i zepchnięcie różnego rodzaju konarów, takich oderwań od brzegów. Wszystkie przecieki, które mieliśmy zidentyfikowane, zgłoszone, one są zabezpieczone. I oczywiście 24 godziny na dobę monitorujemy. Nasze jednostki są w ciągłym pogotowiu. Dodaje wójt Markus Dorota Wasik. Co ważne, wszystkie służby zaangażowane w akcję podkreślają świetną współpracę meliorantów, samorządów, straży pożarnej i wojska, które tym razem służyło nie tylko rękoma do pracy, ale też myślą inżynierską. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. W Wierzchosławicach, niedaleko Tarnowa, ludowcy rozpoczęli obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zaduszki witosowe przyjechało 3,5 tysiąca polityków oraz działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z całego kraju. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że to największe zgromadzenie ludowców w Wierzchosławicach od czasów pogrzebu Witosa, 3-krotnego premiera Polski, który, jak podkreślał Kosiniak-Kamysz, przyczynił się do odzyskania niepodległości. Częścią wielkiej, niepodległej ojczyzny jest ruch ludowy. Nie jesteśmy od nikogo gorsi. Mamy być dumni z tego, skąd pochodzimy i kim jesteśmy. Dobrze służymy Polsce i Polakom. Lider ludowców przekonywał, że dzisiaj jest czas na zjednoczenie Polski i Polaków oraz przywrócenie braterstwa. Polacy chcą normalności. Potrzebują siły, która jest siłą rozsądną, sprawiedliwą, godną, dumną, dążącą do Polski wolnej, w rozumieniu wolności
indywidualnej, ale wolności, która jest też odpowiedzialnością za czasy dzisiejsze i za przyszłe pokolenia. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że ludowcy będą organizowali powszechne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w każdej gminie i powiecie. Będą to zarówno wydarzenia patriotyczne, jak i pikniki. PSL zamierza w przyszłym roku zapalić 1918 ognisk w całym kraju na znak braterstwa. Przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa w Nowym Jorku odbędzie się maraton. Wprowadzono je po zamachu terrorystycznym, w wyniku którego zginęło 8 osób. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby maraton przebiegł spokojnie, zapewniał burmistrz Bill de Blasio. Na trasie maratonu czuwać będzie ponad 20 tysięcy policjantów, brygady antyterrorystyczne i firmy ochroniarskie. Zainstalowano ponad 2000 kamer. Na wielu budynkach będą snajperzy. Nad trasą maratonu krążyć będzie ponad 50 helikopterów. Wolontariusze pracujący tradycyjnie przy maratonie wyposażeni zostali w specjalne urządzenia sygnalizujące niebezpieczeństwo. We wszystkich nowojorskich szpitalach wprowadzono stan pogotowia. Dopingujący maratończyków nowojorczycy nie będą mogli tego dnia nosić plecaków, dużych toreb ani zakrywać twarzy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Nowojorski maraton organizowany jest 47 raz. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali tenisowy turniej Masters 1000 w Paryżu. Rozstawiany z numerem 2 polsko-brazylijski debel w finale pokonał Chorwata Iwana Dodiga i Hiszpana Marcela Granulesa 7-6, 3-6 i 10-6. To szósty w tym sezonie turniejowy triumf Kubota i Melo. 35-letni Polak już jutro zostanie liderem światowego rankingu deblistów. Justyna Kaczkowska uzyskała najlepszy czas eliminacji wyścigu indywidualnego na dochodzenie podczas ostatniego dnia Pucharu Świata w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Polka przejechała 3 km w czasie 3 minuty 30 452 tysięczne sekundy i zapewniła sobie co najmniej drugie miejsce. W wyścigu o złoto zmierzy się z Holenderką Annemiek van Vleuten, którą przed południem pokonała o ponad sekundę. Będę walczyć na szczęście, mam kilka godzin na regenerację. Ten bieg mnie dużo kosztował. Nigdy tak szybko na naszym torze nie pojechałam. Bardzo się cieszę z czasu, jest to blisko rekordu Polski. Miałam jechać kontrolnie, żeby zająć drugie miejsce. Niestety było tak głośno, nie słyszałam swojego trenera, nie wiedziałam, jak szybko jadę, także jestem zadowolona z rezultatu. W pierwszej rundzie wyścigu drużynowego na dochodzenie, w której rywalizowało 8 najlepszych zespołów eliminacji, Polacy mieli 2 fal starty i zostali zdyskwalifikowani. Polska zawodniczka wszechstylowej walki wręcz, Joanna Jędrzejczyk, nie obroniła mistrzowskiego pasa w kategorii słomkowej. Polka podczas gali UFC w Nowym Jorku przegrała z Amerykanką Rose Namajunas. Szczegóły w korespondencji Jana Pachlowskiego. To było ogromne zaskoczenie, jak Amerykanka trafiła skutecznie jako pierwsza. Nasza zawodniczka szybko się jednak pozbierała. Po drugim lewym sierpowym padła na matę i po gradzie uderzeń starcie ku zdziwieniu wszystkich zakończyło się błyskawicznie. Rywalka bardzo zaskoczyła mnie siłą ciosu, który mnie powalił, ale niczym innym. Powiedziała już na spokojnie, gdy opadły emocje Joanna Jędrzejczyk. Wiele wskazuje na to, że szybko może dojść do rewanżowego pojedynku po pań. Ruch teraz należy do organizacji UFC. Jeszcze informacje o pogodzie. Do końca dnia będzie dużo słońca i dość ciepło, zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam do 13 stopni. Przyjemnie także w centrum, 12 stopni. Na Podlasiu termometry pokazują 9 stopni. Chmurzy się w Wielkopolsce, w Lubuskiem oraz w zachodniopomorskim i tam może popadać. Wiatr jest przeważnie słaby i umiarkowany na południu i południowym wschodzie. Silniejszy w porywach do 55 km na godzinę, a w górach Chmielny w porywach do 75 km na godzinę, w Karpatach do 110 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 8 minut po godzinie 15. Dziś niedziela w kalendarzu 5 listopada. Mateusz Drozda. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do wspólnego słuchania Polskiego Radia 24 do godziny 20. Gorący temat. W najnowszym numerze sieci tekst Marka Pyzy i Marcina Wikły, Człowiek z Moskwy w Warszawie. Ten tekst jutro się ukaże, a dotyczy kulisów negocjacji z Moskwą na temat gazociągu jamalskiego i innych projektach elektroenergetycznych polsko-rosyjskich. Marek Pyza z sieci jest gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
redaktorze. Dzień dobry, witam Państwa. Ciąg dalszy, bo pisaliście Państwo pod koniec sierpnia o gazowych umowach i negocjacjach polsko-rosyjskich, ale ciąg dalszy dosyć mocny, bo poważne dokumenty, poważne oskarżenia i poważne tezy Państwo, Panowie, stawiacie w tym artykule. No nie sposób nie stawiać poważnych tez, jeśli ma się do czynienia z takimi dokumentami, jeśli mamy do czynienia z takim śledztwem, bo myśmy wiedzieli, że prokuratura jakieś śledztwo zamierzała wszcząć po poprzednim naszym tekście, tym sierpniowym, gdzie ujawniliśmy instrukcje negocjacyjne przyjęte przez rząd w 2009 roku w trakcie negocjacji gazowych z Rosją, no ale nie spodziewaliśmy się, że plany prokuratury będą aż tak zaawansowane, bo okazuje się, że śledztwo toczy się od kilku tygodni z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego, a to oznacza, że chodzi o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień przez wysokiego urzędnika państwowego. Tam jest wprost napisane w postanowieniu o wszczęciu śledztwa, że chodzi o byłego wicepremiera, ministra gospodarki. I mamy tu do czynienia z przekroczeniem uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a zatem no po prostu korupcję. Przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia. Zobaczymy, jak ono się potoczy. Myśmy zapytali Waldemara Podlaga, bo oczywiście to o niego chodzi, czy kiedykolwiek w trakcie tych negocjacji z Rosjanami ktokolwiek złożył mu jakąś korupcyjną propozycję. Temu zaprzeczył. No nam pozostaje napisać, co twierdzi jedna, co twierdzi druga strona i czekać na efekty tego śledztwa. Natomiast warto dodać, że w uzasadnieniu o wszczęciu tego postępowania ma pojawiać się zarówno nazwisko pośrednika, jak i okoliczności, w jakich ta łapówka została wręczona. Zatem można powiedzieć, że prokuratura, jeśli zdecydowała się na wszczęcie takiego śledztwa, no musi mieć bardzo poważne przesłanki i no z niecierpliwością należy czekać na efekty tego postępowania. Ujawniamy kolejne dokumenty, piszecie panowie, które pokazują, że w tamtym czasie Waldemar Pawlak brał udział w jeszcze jednej zagrażającej polskiemu bezpieczeństwu grze, zarówno znów po stronie Rosji. Jaka waga jest tych dokumentów? Co z nich wynika? Czy możemy powiedzieć coś więcej na ten temat? No to jest ogromna waga, ponieważ są to dokumenty, które albo były do niedawna, albo po części jeszcze są niejawne, a dotyczą gardłowej sprawy polskiego bezpieczeństwa energetycznego. O tym, że mieliśmy do czynienia z jakąś niewytłumaczalną i kuriozalną postawą ówczesnego wicepremiera w kwestiach negocjacji przedłużenia kontraktu Jamałskiego, to wiemy już od paru miesięcy. Natomiast badając tę sprawę, trafiliśmy na jeszcze jeden trop. Chodzi o projekt budowy elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim i rosyjski plan podłączenia do tej inwestycji Polski. Chodziło o to, żeby zbudować połączenie elektroenergetyczne Polski z obwodem kaliningradzkim i być może nawet włączyć się w budowę tej elektrowni, w jej finansowanie przez polski rząd. Oczywiście te plany były absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem, ale też, i to jest bardzo ważny wątek tej sprawy, sprzeczne z interesem naszych sojuszników, państw bałtyckich, głównie Litwinów, którzy wtedy, jak pamiętamy, chodzi o rok 2008-2009-2010, cały czas planowali budowę Wisagińskiej elektrowni atomowej. I panowie dochodzicie do, przetarzacie pewną rozmowę, z której wynika, że Rosjanie nawet nie próbowali ukrywać tego, że zależy im na porozumieniu właśnie z Polską, właśnie kosztem Litwy. Oczywiście, że tak. Są na to dokumenty jedne z tych dokumentów chodzi o sprawozdanie po jednym ze spotkań takich roboczych pomiędzy Polską a Rosją w kwestiach energetycznych. W jednym z tych dokumentów jest napisane, że Waldemar Pawlak, to jest dokument polskiego rządu napisany przez polskiego urzędnika, jest napisane, że Waldemar Pawlak oświadczył, że mimo jakichkolwiek planów budowy elektrowni na Litwie, Polska jest zainteresowana budową połączenia elektroenergetycznego z Rosją. To nie tylko było w taki oczywisty sposób sprzeczne z polskim interesem i jakieś kolejne próby uzależniania się w kwestiach energetycznych od Rosji, ale było też sprzeczne z wieloma dokumentami, które trafiały na biurko Waldemara Pawlaka z analizami przygotowanymi przez urzędników jego resortu, innych resortów odpowiedzialnych za te kwestie. Wiemy o co najmniej trzech notatkach, które w tej sprawie wylądowały na jego biurku. Jedna jest bardzo obszerna, to ponad 30-stronicowa analiza. On wszystkie zbywał. Na jednej z nich pozostawił dopisek, że informacje jednego z urzędników są niesprawdzone i oparte na materiałach prasowych, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ akurat ta notatka powstała, zanim jeszcze jakiekolwiek materiały prasowe się nie pojawiły. Waldemar Pawlak mówił, że priorytetem dla Polski była realizacja porozumienia mostu energetycznego z Litwą. Tu cytat, jak dziś pytany odpowiada, inne propozycje były dyskutowane i analizowane, ale nigdy nie doszło do uzgodnień czy podpisania umowy. Oczywiście te wątki będą badane, ale przypominamy sobie to, o czym panowie...
Ja pozwolę sobie dodać, bo Waldemar Pawlak oczywiście tak mówi, tylko że żaden z dokumentów, widzieliśmy co najmniej kilkanaście dokumentów tych rozmów, żaden o tym nie wspomniał, on nimi nawet nie zająknął na ten temat rozmowy, on tylko teraz tak mówi. Więc jeszcze jedno pytanie, które trochę wykracza poza to, co wiemy i dokumenty. Dlaczego tak było? Bo przypominam sobie te negocjacje gazowe, o których panowie również pisaliście, o tym mówiliśmy pod koniec sierpnia. Sami Rosjanie przecież byli nawet zaskoczeni szerokim gestem, można powiedzieć, Waldemara Pawlaka i strony polskiej, która dbała lepiej chyba o ich interesy niż sami Rosjanie. No, dokładnie tak było i jeden z kolejnych dokumentów, które ujawniamy, no mówi o tym wprost, kiedy Waldemar Pawlak zaproponował w czasie rozmów ze swoim odpowiednikiem ministra Szmatko, że chcielibyśmy przedłużyć kontrakt Jamalski do 2037 roku. To na rosyjską powiedziała, że nie upieramy się, że jest to konieczne. I w dalszej części tego dokumentu czytamy, że Waldemar Pawlak przekonał stronę rosyjską swoją jednoznaczną podstawą. No to jest to, co się po prostu nie mieści w głowie i to sprawia, że ja doskonale rozumiem, dlaczego prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. I to jest odpowiedź poniekąd na pana pytanie, dlaczego to wszystko się działo. Oczywiście nie znamy wszystkich kulisów i dziennikarze nigdy ich nie poznają. Dużo więcej są w stanie zrobić prokuratorzy. Mam nadzieję, że oni odpowiedzą na te pytania. Tak, bo to jest jedno pytanie dosyć proste, ale zasadnicze. Dlaczego? Co za tym stało? Dlaczego można tyle ryzykować i działać na tak szerokim spektrum i tak ryzykować tyle? Panowie piszecie również, że mogłoby być jeszcze gorzej, gdyby Waldemar Pawlak przeforsował wszystkie swoje warianty i scenariusze. Kto go gdzieś tam zablokował według panów wiedzy? No to zależy w którym obszarze, bo jeśli chodzi o kontakt gazowy z Rosją, to wiemy, że tutaj kilku czynnikom udało się Pawlaka zablokować. Z jednej strony w samym rządzie była różnica zdań na ten temat, choć Waldemar Pawlak miał, że tak powiem, wolną rękę od Donalda Tuska na cały spraw energetyczny, no to wiemy, że miał przeciwników takiego ostrego zbliżenia z Rosją, chociażby w postaci Mikołaja Bogdanowskiego, który też rozmawiał z nami przy tym tekście i podkreślił, że no, środowisko PSL-u od zawsze jakoś nie ciągnęło na brud. Wiemy, że główny doradca energetyczny premiera Michał Woźniak, przepraszam, Maciej Woźniak dziś, wiceprezes PGNiG, też był zdecydowanym oponentem Waldemara Pawlaka. Wiemy też wreszcie, że Lech Kaczyński wtedy stworzył swoje kancelarii taki kilkuosobowy zespół pod przywództwem Piotra Naimskiego, który starał się monitorować na tyle, na ile to było możliwe, czyli na tyle, na ile otrzymywał dokumenty z rządu, te negocjacje gazowe i bardzo ostra podstawa i nawet pewne groźby postawienia urzędowych przed Trybunałem Stanu ze strony prezydenta Kaczyńskiego też troszeczkę temu zapobiegły. To są kwestie gazowe, bo ostatecznie, jak wiemy, kontraktu nie przedłużono, ale zwiększono wolumen, czyli tego gazu kupujemy więcej niż potrzebujemy od Rosji. Zanowano dług niemały. Zanowaliśmy długi oczywiście i zrezygnowaliśmy z potężnych wielomilionowych zysków, które trafiałyby do polskiego budżetu za pośrednictwem podatków ze spółki Europol Gaz. Natomiast kwestia elektroenergetyczna, no to jest historia filmowa, sensacyjna, trochę szpiegowska, trochę hollywoodzka chyba, tak trzeba powiedzieć, bo oto po dwóch latach jakichś negocjacji, które po stronie polskiej, chociażby spółka PSE, operator i świetnej pamięci pani prezes Stefania Kanczyk próbowała blokować. Mamy dzień 20 października 2010 roku. Waldemar Pawlak jest w Mowi. Następnego dnia do Warszawy przylatuje Igor Kieczyn, czyli wicepremier rządu rosyjskiego, odpowiednik Pawlaka, zajmujący się energetyką i panowie mają podpisać przedłużenie kontraktu jamalskiego. W międzyczasie okazuje się, że między sobą dogadali podpisanie memorandum na ten projekt elektroenergetyczny. To była taka sytuacja w mocy, dzieci wziął Pawlaka na bok po ostatnich rozmowach i pyta, co z tym połączeniem elektroenergetycznym. Pawlak mówi, okej, robimy. I pojechał na Szeremietiewo, wsiadać do samolotu i wracać do Polski. W tym samym momencie, kiedy on wchodził na pokład, do Ministerstwa Gospodarki przed fakt z rosyjskiej ambasady, w którym urzędnicy bezkrojowo przeczytali, po pierwsze dziękujemy za owoce negocjacji, po drugie, załączeniu projektu umowy, która jutro ma być podpisana. No jak to zobaczyli, to złapali się za głowy i zastanawiali się, co robi ten mniejszy pod Waldemara Pawlaka, który jeszcze nie zdążył wystartować w Moskwę, z propozycją, aby wysłać projekt tej umowy, chociażby do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo ma jakieś konsultacje. Pawlak powiedział, absolutnie nie, możemy na poziomie roboczym to wysłać, ale kategorycznie nie wolno prosić o opinię MSZ. Urzędnicy na szczęście go nie posłuchali, wysłali w trybie niejawnym ten dokument, wiedzieli komu wysyłają, jednemu z dyrektorów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ten, jako że nie mógł się zadzwonić ani do Radosława Cieszyńskiego, ani do żadnego wiceministra, kancelaria tajna była zamknięta
odpisał w trybie jawnym i napisał, że absolutnie nie wolno tej umowy podpisywać do momentu przeprowadzenia chociażby poważnych analiz. Dopiero wtedy, tego wieczora i kolejnego ranka o sprawie dowiedział się premier Donald Tusk, minister w zasadzie nadzorujący służby wówczas, sekretarz kolegi socjalnych Jacek Cichocki, zrobili górę Pawlakowi dosłownie na godzinę półtorej przed spotkaniem z Cichocinem, zablokowali możliwość podpisania tego porozumienia na ostatnią chwilę. Na ostatnią chwilę, kontrolując przez chwilę jeszcze ten wątek filmowy, można zapytać o casting, bo panowie piszecie, sprawia wrażenie nieporadnego, ale to tylko pozor. Osoba, którego dobrze znają, Waldemara Pawlaka, rzecz jasna mówią o nim, umysł szachisty, ma zdolność informatyczne i talent biznesowy. No tak jest, Waldemarem Pawlakiem. To jest człowiek, któremu udało się przybrać taką matkę przed wieku, trochę właśnie nieporadnego, trochę takiego odpałego misia, trochę drętnego. W mundurze strażackim często tak, trochę straże pożarne to zdecydowanie bardzo ważny element siły Waldemara Pawlaka, nie da tam się znowu stanął na ich czele w wyniku wyborów. Natomiast myśmy nie rozmawiali, to słyszeliśmy to samo, niezależnie czy rozmawialiśmy z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości, czy z kolejnymi współpracownikami Pawlaka z PSL-u, czy z politykami Platformy Obywatelskiej, analitykami, każdy mówił to samo. Pawlak nie był doceniany. To jest honornicy, to jest teraz tak spadli nisko, że... ...to niebezpieczny człowiek. No i jak się popatrzy na te dokumenty, co one mówią na przestrzeni tych trzech lat dotyczące prowadzonych negocjacji z Rosjanami, to wszystko się po prostu potwierdza. Układy z Moskwą, ogromne pieniądze, dążenie do podpisania niekorzystnych dla Polski porozumień gazowych, korupcja, to podejrzenia, w sprawie których prokuratura wszczyna śledztwo. Więcej jutro. Tygodnik sieci Marek Pyza, jeden ze współautorów artykułu Człowiek z Moskwy w Warszawie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w Polskim Radiu 24. Gorący temat. Redaktor Paweł Lisicki, Do Rzeczy. Dzień dobry. Panie redaktorze, chcemy porozmawiać o porozumieniu. Porozumieniu nowej partii Jarosława Gowina. Porozumienie dla, porozumienie pomiędzy podziałami. Porozumienie między kim a kim. No, trudno powiedzieć pomiędzy kim a kim, ponieważ porozumienie jest tak wieloznacznym... Pomiędzy głupotą, ślepotą, czyli ślepotą i ciemnotą. Politycznie, no to myślę, że głównym celem powstania tej nowej partii było tak naprawdę wzmocnienie całego obozu Zjednoczonej Prawicy i nastawieniem się na wyborców, właśnie do takich umiarkowanych, centrowych, dla których może PiS jest zbyt wyrazisty i zbyt radykalny, ale być może na przykład Jarosław Gowin będzie tym właściwym liderem i tą właściwą partią. Ta analiza ta refleksja nie jest uzupełniona, panie redaktorze, ale pytanie moje, ilu takich wyborców może być? Czy jest to dobry krok, przede wszystkim wizerunkowy, czy rzeczywiście trochę potrafić będzie ten krok polityczny zmienić nieco na naszej scenie politycznej? Ludzie pójdą w tę stronę, ci niezdecydowani, ci rozczarowani może Platformą? Kto zagłosuje na porozumienie? Wydaje mi się, że tak patrząc już po elektoratach, jaki elektorat mógłby być do wzięcia, mówiąc tak brzydko, przez Jarosława Gowina, no to być może to są ci, którzy do tej pory głosowali na przykład na Kukiz 15. Część na pewno, bo oczywiście nie wszyscy, ale jakaś grupa ludzi zniechęconych na przykład tym, że w przypadku Kukiza no klub się wyraźnie rozpada, kolejni posłowie odchodzą. Sam Paweł Kukiz jest oczywiście postacią charyzmatyczną, ale ta jego charyzmatyczność często polega na tym, na fortepianie, sposób się zapowiada, zmieniowanie, potem znowu wraca. No, nie a wiadomo, kto kogo uczuł człowieku. Tyle lat umiarkowany, przeszło. Czy podczepiony trochę do... Ludzie nie wiedzą, kto co i kogo uczył. No uczył. Atrakcyjną. Myślę, że to jest tak głównie grupa wyborców. Nie sądzę, żeby tutaj nastąpiło to tu kogo uczył. Bo tutaj jest... To się tego nauczył. Żeby ktoś tak po prostu, czy jakaś znacząca grupa przerzuciła się z Platformy na partii, która jest jednak, będzie postrzegana jako część obozu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast, jak mówię, raczej jeśli gdzie bym upatrywał potencjalnego elektoratu czy grupy do wzięcia, to raczej w elektoracie Kukiza. Jeżeli Platforma, PSL i Nowoczesna się dogadają, to jest duże zagrożenie, że Rafał Trzaskowski wygra wybory na prezydenta Warszawy, tak mówił dziś Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15. Jak dodał, wtedy trzeba będzie rozważyć, by Kukiz 15 podjął współpracę ze Zjednoczoną Prawicą. Ja pierwszy raz słyszę jego nazwisko. No jak on może wygrać? Ile takich ruchów i jakie pan jeszcze jest? Może ktoś inny zna więcej. Nieznany ktoś nie może wygrać. Ona premia za jedność i jest to
z pewnością, gdyby doszło do połączenia... Chyba, żeby znany ktoś, jak Hanka, już tak bardzo podpadł, proszę Państwa, że już mieliby dość tej Hanki. No chyba mają, prawda? To jest okazja. Lecz jeszcze na coś dodatkowego. Ale, i to jest, myślę, że rzecz najważniejsza, no te partie wciąż, dystans między Platformą Nowoczesną nie jest na tyle duży, żeby pozwolił zawrzeć takie porozumienie. Jest okazja i jest szansa. Eine Chance. Ktoś musi być wyraźnie zwycięzcą, a ktoś musi się przyznać do kompletnej porażki. Tak było w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, kiedy prawica się jednoczyła. Dopiero w sytuacji, kiedy i partia Jarosława Gowina, i partia Zbigniewa Ziobry właściwie otarły się o koniec egzystencji, bo znalazły się przecież poniżej progu 5%, dopiero wtedy liderzy stwierdzili, że trzeba, że tak powiem, się zjednoczyć i uznać bezdyskusyjnie zwierzchnictwo Jarosława Kaczyńskiego. A w przypadku opozycji to jest tak, że Ryszard Petru uważa siebie za potencjalnego zwycięzcę i że już wtedy na siebie tak wciąż uważa. I ten dystans między partiami znaczący, ale nie jest na tyle duży, żeby uznać, że ktoś jest całkowitym zwycięzcą, a ktoś całkowitym przegranym. Dlatego spodziewam się, że do żadnego zjednoczenia na pewno przed wyborami samorządowymi nie dojdzie, a zakładam, że być może również nie będziemy go mieli przed wyborami do Sejmu. Jeśli chodzi o program Porozumienia, jakie pan widzi minusy tego zapowiadanego wczoraj programu i jakie podstawowe, główne plusy? To jest oczywiście tak, że ja do tych, że tak powiem, szczerze mówiąc, programowych różnych ustaleń, to podchodzę z bardzo dużym sceptycyzmem, no bo gdyby tak wziąć za dobrą monetę to, co Jarosław Gowin mówił do tej pory chociażby, to przedstawiając się jako wolnościowiec, zwolennik wolnego rynku, człowiek, który będzie walczył o prawa przedsiębiorców i bił się z takimi pomysłami etatystycznymi, no to można powiedzieć, że tak czytając programy, to nie bardzo wiadomo, co on robi w PiSie. Natomiast dlatego ja podchodzę do kwestii takich programowych z dużym sceptycyzmem. No, co, bo oczywiście Jarosław Gowin również w czasie swojego wystąpienia mówił o potrzebie z wolnego rynku, przedstawia siebie jako wolnorynkowiec, no ale ile z tego faktycznie się później znajdzie, będzie faktycznie realizowane, to trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że trochę inaczej jest polska scena polityczna podzielona, nie programowo, ale przede wszystkim z taką emocjonalnie. I tą główną emocją, czy tą osią emocji nie jest program, nie wiem, gospodarczy, tylko jednak stosunek do historii, do suwerenności, do pozycji państwa. To są te rzeczy rozstrzygające i w tym sensie partia Gowina może się mieścić w obozie Zjednoczonej Prawicy. I mali, średni, na przykład przedsiębiorcy, którzy słuchali Jarosława Gowina wczoraj, mogą mieć rozbudzone swoje nadzieje. Ale jeszcze pytanie o te ruchy na szachownicy, o ten jeden konkretnie ruch, czyli powstanie tej partii. Czy to jest znaczący ruch i znaczący dla kogo przede wszystkim, panie redaktorze? Ja nie uważam tu jakiejś... Przestań. No to zauważmy, że akurat w jednej sprawie na pewno Gowin się bardzo zaangażował, w sprawie to była taka konkretna rzecz, czyli ustawy dotyczącej aptek. Przestań. Ustawą, która obowiązuje od kilku miesięcy, jak wiadomo, apteki nie mogą powstawać w odległości nam 500 metrów jedna od drugiej. Krótko mówiąc, to była ustawa, która była przez Jarosława Gowina krytykowana, bardzo radykalnie krytykowana, bardzo stronnie mówił, ale nie udało mu się jej. Myślę, że aptyki przedsiębiorców będą musiały być bardzo ograniczone, jeśli ktoś liczy na to, że partia Porozumienie będzie w stanie w znaczący sposób wpływać na funkcjonowanie całego PiSu. No chyba, żeby nastąpił jakiś tutaj, mówię, znaczący przepływ elektoratu od Pawła Kukiza do tej partii, wtedy Jarosław Gowin mógłby powiedzieć, że ma za sobą nie 3 czy tam, nie wiem, 4% poparcia, ale na przykład 10. No to oczywiście jego pozycję by zmieniło. Tak naprawdę siła danej partii zależy przecież nie od tego, jaki ma program, tylko od tego, ilu ma zwolenników, a ilu może mieć ludzi, którzy się w nią zaangażują, którzy będą ją wspierali i ile głosów może później zdobyć. A jakie zdolności jeszcze ma Zjednoczona Prawica, by poszerzać elektorat, potencjalny elektorat? Mówimy o wyborach samorządowych, ale i później kolejnych parlamentarnych. Proszę, tak mówię, no, można się oczywiście zastanawiać, choć nie sądzę. No, to jest jeszcze z takich partii, które są gdzieś tam w okolicach, powiedzmy, PiSu i na prawo od niego, gdzie teoretycznie mogłaby Jarosław Gowin sięgnąć. No jest oczywiście partia Janusza Korwin-Mikke, prawda? Chociaż tutaj nie spodziewam się, żeby na tym można było coś w sensie politycznym ugrać, ponieważ korwinowcy, jak wiadomo, no to jest grupa stosunkowo może nieliczna, ale za to bardzo taka zaangażowana ideowo. I myślę, że tutaj taka formuła Jarosława Gowina, takiego trochę rozmytego wolnościowca,
człowieka, który jednak mieści się w spektrum takiego bardziej statystycznego PiSu, by im nie odpowiadała, więc nie spodziewam się, żebym tutaj mógł specjalnie dużo ugrać. O nowej partii Jarosława Gowina mówił redaktor Paweł Lisicki. Do rzeczy, bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Reklama. Miliony kombinacji. Nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A4 z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Po reklamie. Autopromocja. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? O to wszystko pytamy czołowych polskich biznesmenów i menedżerów w audycji Ludzie Gospodarki. Do usłyszenia w każdą niedzielę po godzinie 15.30. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, jest 15.30, informacje dnia, Dorota Wojtalczyk. Były kataloński premier Carles Puigdemont oddał się w ręce belgijskiej policji. Prokuratura potwierdza, że były szef rozwiązanego gabinetu Katalonii oraz czterech jego ministrów trafili rano do aresztu. Dzisiaj mają być przesłuchani, do jutra ma zapaść wyrok. Puigdemont i jego współpracownicy przebywają w Brukseli od poniedziałku. Uciekli tam po tym, jak hiszpańska prokuratura oskarżyła ich o sprzeciw wobec władzy, podburzanie obywateli oraz malwersacje w związku z przeprowadzaniem referendum bez podstawy prawnej i proklamowaniem na podstawie jego wyniku niepodległości Katalonii. Według hiszpańskiego prawa grozi im 30 lat więzienia. Mimo wezwania przebywający w Belgii politycy nie stawili się w czwartek na przesłuchaniu przed madryckim Sądem Najwyższym. Dlatego w piątek hiszpański sąd wydał za nimi europejski nakaz aresztowania. Szef polskiej dyplomacji mówi, że współpraca Polaków i Ukraińców na poziomie lokalnym układa się dobrze. Zaznaczył, że problemy w relacjach polsko-ukraińskich pojawiają się na poziomie centralnym. Minister spraw zagranicznych w drugim dniu wizyty roboczej na Ukrainie złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu obrońców Lwowa, także przy memoriałach ukraińskiej Armii Galicyjskiej oraz ukraińskich żołnierzy poległych w Donbasie. Minister Witold Waszczykowski, pytany o upamiętnienie miejsc ukraińskich w naszym kraju, powiedział, że pomniki będą honorowane, jeśli będą stawiane zgodnie z prawem. I wszędzie tam, gdzie prawo polskie jest przestrzegane, będziemy zachowywać się zgodnie z polskim prawem. Natomiast tam, gdzie jest prawo polskie nieprzestrzegane, oczywiście nie możemy w dalszym ciągu tych pomników honorować. Wcześniej minister Waszczykowski uczestniczył we mszy świętej w kościele świętej Marii Magdaleny. Spotkał się też z przedstawicielami archidiecezji lwowskiej. W archikatedrze w Białymstoku odbyła się uroczystość nałożenia paliusza tamtejszemu metropolicie arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie. Paliusz to symbol misji pasterskiej i więzi ze stolicą apostolską. Aktu nałożenia białej wełnianej wstęgi dokonał w imieniu papieża nuncjusz apostolski w naszym kraju, Salvatore Pennacchio. Mówił, że wraz z przyjęciem paliusza na ramionach metropolity spoczywa troska o sprawy kościoła na terenie białostockiej prowincji kościelnej. W uroczystości wzięli udział m.in. hierarchowie z Polski i Białorusi. Byli też przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz rodziny arcybiskupa Wojdy. Papież Franciszek przekonuje, że chrześcijanie nie powinni zabiegać o zaszczyty, władzę i dominację nad innymi. Mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu świętego Piotra w Rzymie. Papież przywołał słowa Jezusa o faryzeuszach, którzy lubią zaszczytne miejsca i poklask. Stwierdził, że to pokusa wywołana przez ludzką próżność, której czasem trudno się oprzeć. Władza sprawowana dobrze pomaga. Sprawowana źle staje się uciskiem, nie pozwala ludziom rozwijać się, tworzy klimat nieufności i wrogości, prowadzi do korupcji. Papież mówił, że dotyczy to władz cywilnych i kościelnych. Podkreślił, że chrześcijan powinno cechować braterstwo i nie powinni oni wywyższać się ponad innych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ludzie gospodarki.
dobry, przed mikrofonem Dominik Olęcki. To jest program Ludzie Gospodarki, w którym prezentujemy Państwu ciekawe biznesy, ciekawe firmy działające w naszym kraju. I tak będzie i tym razem w studiu Polskiego Radia 24 przedstawiciele startupu Telemedico, prezes firmy Paweł Sieczkiewicz oraz Karol Karczewski, kierownik produktu Telemedico. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo zajmujecie się telemedycyną, to na samym początku musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest telemedycyna i czym różni się od tej tradycyjnej medycyny. Telemedycyna polega na świadczeniu usług medycznych za pomocą systemów teleinformatycznych. Czyli w zakres telemedycyny wchodzi na przykład zdalna konsultacja z lekarzem, zdalny pomiar urządzeniami medycznymi, telemedycznymi. To jest telemedycyna. To jest przyszłość, wielu ekspertów pytanie, czy nie jest to przypadkiem teraźniejszość, coś się dzieje na naszych oczach. Jak najbardziej, telemedycyna już istnieje. Jesteśmy jedną z wiodących firm na tym rynku i faktycznie realizujemy kilkanaście tysięcy telekonsultacji miesięcznie, więc widać, że coraz więcej ludzi z tego korzysta. Jest coraz większa świadomość tego, że można skonsultować się z lekarzem za pomocą nowych technologii, często dużo szybciej, dużo wygodniej, w dużo łatwiejszy sposób. Mówią panowie, że jesteście jedną z wiodących firm na naszym rynku, no ale konkurencja pewnie też jest i się pojawia cały czas. Tak, w każdym rynku, który niesie za sobą dużo okazji, szans, pojawia się bardzo duża liczba konkurentów, którzy wydają pieniądze na wspólny cel, na edukację rynku, na to, że da się z lekarzem porozmawiać lepiej, szybciej. I zwróciłem uwagę na ten kontekst od strony lekarza. Da się lepiej wykorzystywać jego czas. Nawet biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy obecnie. No właśnie, ten czas jest bardzo ważny, a tutaj właśnie panowie stawiacie na ten czas, na szybki kontakt pacjenta z lekarzem. Jak to wygląda? Jak wygląda wasz biznes? Generalnie biznes polega na tym, że konsultacja polega na rozmowie, najczęściej rozmowie plus dodatkowych badaniach lekarza z pacjentem. I często ten kontakt jest utrudniony ze względu na brak możliwości czasowych pacjenta, brak możliwości dojazdu do innego miasta, długie kolejki itd. Naszym zadaniem jest ułatwienie tego kontaktu poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z lekarzem za pomocą łącza internetowego lub telefonicznego, dzięki czemu oprócz tego, że kolejki są dużo krótsze i dużo łatwiej jest dostać się do tego lekarza, to możemy się dostać do niego tak naprawdę z każdego miejsca na świecie, więc nie musimy być nawet w Polsce, będąc na wakacjach, chcąc skonsultować się z lekarzem, bez problemu możemy to zrobić za pomocą łącza internetowego, możemy to zrobić w trakcie dojazdu do pracy, tak naprawdę możemy to zrobić w wielu miejscach, w wielu momentach naszego życia, w których normalnie nie bylibyśmy zdolni do konsultacji z lekarzem. No właśnie, ten kontakt z lekarzem to jest specyficzny kontakt w Państwa przypadku, w przypadku tej oferty, którą Państwo prezentujecie. Jest to kontakt poprzez internet, poprzez komputer, telefon? Na ten moment jest to kontakt poprzez internet plus telefon. Mamy tak naprawdę trzy możliwości kontaktu z lekarzem. Jest to albo forma telefoniczna, rozmowa telefoniczna, albo czat pisemny, internetowy, albo wideoczat, gdzie oprócz tego, że możemy rozmawiać z lekarzem, także widzimy lekarza, więc jest nam w pewien sposób łatwiej się z nim porozumieć, bo jest to takie najbliższe odzwierciedlenie autentycznej fizycznej konsultacji. Sam biznesplan napisało samo życie. Myślę, że każdy biznesplan na firmę pisze życie, albo życie plus wyobrażenia założyciela. W naszym przypadku było to związane z rodziną wspólnika, z której się wywoził, która to była rodziną medyczną. Lekarze często spotykają się z telefonami od pacjentów, żeby dopowiedzieć coś, na przykład do porady, która miała miejsce tego samego dnia lub wczoraj, dopytać o rzecz, o której zapomnieli. I postanowiliśmy dać taką możliwość też pacjentom, którzy nie mają jakiegoś znajomego lekarza, do którego mogą zadzwonić sobie w każdej chwili. I tak 4 lata temu? I tak powstało Telemedico w zamyśle pewnie już około 5 lat temu. W fizycznej formie pierwszej wersji, która zaczęła istnieć, przez którą pacjenci mogli się konsultować, tak, 4 lata temu. Od tamtej pory ewoluowaliśmy i jesteśmy w miejscu, w którym udzielamy głównie zdalnych konsultacji dla klientów firm ubezpieczeniowych. Co sami lekarze myślą o takim podejściu do medycyny, nowoczesnym podejściu przy wykorzystaniu nowych technologii? Jak przy każdej innowacji, są ludzie, którzy od samego początku są jej poplecznikami. To są tak zwani early adopterzy. Są ludzie nastawieni neutralnie oraz jest grupa ludzi, którzy się przeciwstawiają temu, bo zawsze burzy to jakiś obecny porządek.
z czasem, albo ta innowacja jest zabijana i ci, którzy byli nastawieni negatywnie, przyznają, okej, mieliśmy rację, albo odwrotnie, ta innowacja zaczyna coraz bardziej się zakorzeniać i ludzie, którzy byli neutralni, stają się pozytywnie do niej nastawieni, ludzie, którzy byli negatywni, albo stają negatywni, albo stają się neutralni, rzadko stają się pozytywnymi wolicznikami. Tak wygląda to w teorii innowacji i zarządzania. W praktyce nam jest coraz łatwiej pozyskać nowych lekarzy. Najczęściej zgłaszają się już poprzez naszą obecną sieć lekarzy. Czyli znajomi znajomych. Znajomi znajomych, bo najłatwiej jest to też wytłumaczyć innemu lekarzowi poprzez lekarza, który już z nami pracuje, jak to działa, jak to się odbywa, niż nam. Jeżeli natomiast nam zaczyna brakować już lekarzy, korzystamy ze standardowych metod pozyskiwania, jak po prostu ogłoszenie o pracy. A pacjenci jak do tego pomysłu, nowoczesnego pomysłu podchodzą? Coraz częściej korzystają z waszych usług. Nowoczesnego pomysłu. Ale wzrasta, to trzeba zaznaczyć, że nikt pacjenta nie zmusza do takiej formy konsultacji. Pacjenta jeżeli się nie zmusza. Pacjent się z nami konsultuje, to albo z tego powodu, że sam zdecydował dać swoje pieniądze na zdalną konsultację, albo firma ubezpieczeniowa zaproponowała mu taką możliwość, ale nie przymusiła go do tego, żeby połączyć się zdalnie z lekarzem. Najwidoczniej to był akurat w jego przypadku najbardziej wygodny dla niego sposób kontaktu. Stawiacie państwo na ubezpieczycieli. Dlaczego? Na głównie na firmy ubezpieczeniowe oraz firmy abonamentowe, czyli jest taka dość nikła z punktu widzenia pacjenta różnica, czy ten podmiot jest ubezpieczycielem, czy podmiotem leczniczym abonamentowym, który go ubezpiecza, bo i tak ostatecznie kończy się na stacjonarnym lekarza. Dlatego, że te firmy wykonały już ogromną pracę w postaci sprzedaży na rynku. I teraz, gdybyśmy chcieli robić to samo, to musielibyśmy poświęcić bardzo dużo czasu i nakładów na to, żeby potencjalnie przy lepszej marży zaoferować produkt do dużej liczby osób, pracowników, pracodawców. Natomiast w przypadku, kiedy wykorzystujemy już kogoś w bazy pacjentów, dzielimy się oczywiście z nim marżą, ale ostatecznie od razu dochodzimy do dużo większej grupy użytkowników. Jednym z najnowszych państwa produktów są specjalne kabiny. Kabiny, w których możemy uzyskać pomoc lekarza. Jak to wygląda, jak taka kabina wygląda, no i jak ta pomoc lekarza przebiega, jak to w praktyce wygląda. Jasne. Oprócz tego, że zajmujemy się telemedycyną w takiej najbardziej podstawowej formie, czyli telekonsultacje właśnie przez internet za pomocą telefonu, od pewnego czasu testujemy, jesteśmy w fazie pilotażu nowego produktu o nazwie telemedyczny. Jest to taka budka, która wygląda trochę jak budka telefoniczna, natomiast ma zupełnie inne zastosowanie. Oprócz tego, że możemy do niej wejść i tam skonsultować się z lekarzem, którego widzimy na dużym ekranie, siedzimy i mamy zapewnioną pełną prywatność, to dodatkowo taki gabinet umożliwia fizyczne wykonanie poszczególnych badań, na przykład EKG. Możemy zmierzyć sobie ciśnienie krwi, zmierzyć temperaturę ciała i tak dalej. Rozumiem, że pacjent otrzymuje wszelkie wskazówki w sposób jasny, klarowny, przystępny. Jak najbardziej. Pacjent widzi samouczki, widzi cały czas krok po kroku, co powinien zrobić, a dodatkowo cały czas jest też na łączach internetowych z lekarzem. Więc lekarz widzi na bieżąco, co pacjent robi i może ewentualnie korygować niektóre błędy, na przykład przy rozmieszczeniu elektrod w przypadku EKG i tak dalej. Generalnie zamysł jest taki, żeby umożliwić jeszcze pełniejszą diagnozę poprzez wykonanie dodatkowych badań, których sami w domu nie jesteśmy w stanie wykonać. I to jest główny cel gabinetu, a dodatkowo też umożliwiamy telekonsultacje ludziom, którzy być może sami nie wpadliby na pomysł, żeby skonsultować się przez internet z lekarzem, albo na przykład nie mają dostępu do komputera. Wtedy mogą pójść do miejsca, gdzie taki gabinet stoi. Będą to miejsca jakiegoś takiego publicznego użytku, typu galerie handlowe, miejsca, gdzie ludzie spacerują, chodzą, mogą tam sobie pójść na telekonsultację z lekarzem i dodatkowo w międzyczasie skonsultować swój problem, być może taki, z którym normalnie nie poszliby do lekarza, bo nie mieliby czasu, siły, energii. Już te kabiny się pojawiały w różnych miejscach, gdzie można było je zobaczyć. Przeprowadziliśmy akcję pilotażową w kilku oddziałach Poczty Polskiej w Warszawie. Teraz jesteśmy w fazie dopinania pewnych pilotaży w firmach. Jest to produkt nie tylko B2C, czyli nie tylko skierowany do klientów indywidualnych, ale też chcemy oferować go dużym firmom, dużym korporacjom, które mogą takie gabinety wstawiać do swoich biurowców i w ten sposób jeszcze bardziej ułatwiać dostęp do lekarza swoim pracownikom. A dodatkowo ci pracownicy nie muszą wychodzić, często w
deszcz, w śnieg do lekarza, przedostawać się przez korki na drugi koniec miasta, tylko mają tego lekarza bezpośrednio u siebie w biurze. I to jest plus, na którego pracodawcy oczekują i chętnie widzieliby takie gabinety u siebie w biurowce. Ja tu jeszcze uzupełnię, że oprócz takiego subiektywnego odczucia i lepszej jakości życia, lepszego dostępu do lekarza, jest to też wymierna korzyść dla pracodawcy, którą można przedstawić w Excelu. Bo jeżeli choćby kilka L4 w ciągu roku nie zostanie wypisane ze względu na to, że pacjent bardziej dba o swoje zdrowie i profilaktykę, to jest wymierna oszczędność dla pracodawcy, bo przez pierwsze 30 dni L4 pokrywa pracodawca. Te kabiny też mogą zastąpić przyzakładowych lekarzy, którzy jeszcze w niektórych miejscach pracy, w niektórych zakładach pracy funkcjonują. Czy to jest przyszłość, która właśnie zastąpi tych lekarzy w tych miejscach pracy, gdzie oni jeszcze funkcjonują? Może działają? Nie tyle, co zastąpi lekarzy, którzy już obecnie mają placówki przyzakładowe lub firmy, które obecnie mają placówki przyzakładowe, niekoniecznie te placówki zostaną zastąpione przez gabinety, dlatego że jest zawsze to lepsza forma kontaktu, kiedy mamy lekarza już osobiście. Natomiast w miejscach, gdzie te placówki jeszcze nie powstały, a firmy chciałyby je mieć, spodziewam się, że firmy ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności będą oferowały nasze gabinety zamiast budowy placówki przyzakładowej, bo ona wiąże się z ogromnymi kosztami. A gabinet telemedyczny jest niewspółmiernie tańszy. Ile kosztuje inwestycja w taki gabinet? Jest to abonament kilku tysięcy złotych miesięcznie. Państwo rozszerzacie swoją sieć tych gabinetów w tym momencie? Będzie ich coraz więcej? Był pilotaż, on zakończył się sukcesem? Pilotaż zakończył się informacją, że klienci indywidualni, dostęp do nich jest zbyt drogi, żeby w tym momencie inwestować w dostęp, w stawianie gabinetów w placówkach publicznych. Więc rozwój gabinetów kontynuowany jest za pomocą firm ubezpieczeniowych, czyli będą one stawały w firmach, tak żeby pracownicy danej firmy mieli do nich dostęp za darmo. No, nie zawsze uda się załatwić wszystkie sprawy medyczne poprzez telekonsultacje. Z jakimi problemami najczęściej do tej pory zgłaszali się Państwa klienci, pacjenci? Problemy pacjentów, z którymi zgłaszają się na zdalną konsultację, dotyczą przede wszystkim analizy wyników badań, dopytania czegoś po konsultacji, na której już byli, na przykład przedłużenia recepty, wystawienia skierowania na wizytę stacjonarną u specjalisty i tego typu sprawy. Są to w większości sytuacje, jak my to określamy, z którymi pacjent przychodzi osobiście do lekarza stacjonarnego w tym momencie, a lekarz nawet nie ponosi na niego głowy, bo te wszystkie rzeczy to są sprawy administracyjne wręcz. No właśnie, nie wszystko da się załatwić zdalnie, czyli pytam tutaj o recepty i o te zwolnienia, jeżeli takie się pojawiają. No nie zawsze uda się też je wystawić elektronicznie, chociaż to jest już bardzo niedaleka przyszłość. Jak to wygląda w praktyce? Pacjent dostaje L4 i co wtedy? Drukuje mu w gabinecie taki zdalny? Przez zdalną konsultację nie można wystawić zwolnienia. Czyli zwolnienie musi być typowo wystawione po wizycie stacjonarnej, natomiast mocno zapatrujemy się na e-receptę, która ma być uruchomiona w Polsce już w przyszłym roku. Jeżeli pilotaż się tego powiedzie, możemy wyobrazić sobie sytuację, kiedy wyjdziemy z gabinetu telemedycznego, który będzie stał w aptece, podejdziemy do farmaceuty, który już naszą receptę będzie miał w swoim systemie i wyjdziemy z apteki z lekiem bezpośrednio po zdalnej konsultacji z lekarzem. Mówią panowie, że to są oszczędności, a oszczędności dla zwykłego pacjenta, który przyjdzie do takiego gabinetu, o ile taka konsultacja z lekarzem, telekonsultacja jest tańsza od tradycyjnej wizyty prywatnej w gabinecie lekarskim? Oszczędności wynikają przede wszystkim raczej z rzeczy niecenowych, czyli z oszczędności czasu, wygody, braku dojazdu i przebywania w kolejce z innymi chorymi ludźmi. Jeżeli mówimy o samej cenie, koszt naszej konsultacji to 39 zł za konsultację z lekarzem internistą lub pediatrą i 59 zł za konsultację ze specjalistą. Zależnie od terenów w Polsce te ceny wizyt stacjonarnych u lekarzy wahają się, natomiast zawsze jest to około 100 zł i 150 zł. Na przypadku zdalnej konsultacji mamy to kilka razy taniej. Czy Państwo zamierzacie kierować swoją ofertę jakoś konkretnie do osób, które no nie są przewlekle chore, czy właśnie są przewlekle chore? Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Kto będzie się do Was najczęściej według Was zgłaszał? Dużo łatwiej jest dlatego nam pracować z firmami ubezpieczeniowymi, które mają szerokie spektrum różnych grup społecznych i segmentów pacjentów. Segmentów mam na myśli kobiet, mężczyzn, kobiet w różnym wieku, kobiet, które mieszkają w dużych miastach, w mniejszych miastach i na podstawie
tych danych jesteśmy już w stanie sobie dość mocno odwzorowywać, którzy pacjenci z jakimi problemami w jakiej części roku będą do nas się zgłaszali. Dlatego, że teraz w sezonie jesiennym mogą to być przeziębienia i grypy. Najczęściej są to przeziębienia w dużych miastach na przykład. I zależnie od tego, w jakim modelu pracujemy z firmą ubezpieczeniową, jesteśmy w stanie przewidywać, również dostarczając te informacje dla firm ubezpieczeniowych, z jakimi problemami będziemy się borykali w najbliższych miesiącach. Ile osób dzisiaj zatrudnia firma? Telemedico pracuje 10 osób, plus lekarze, którzy z nami współpracują, którzy wykonują konsultacje. Jest ich coraz więcej? Jest ich coraz więcej. Każdego miesiąca dobywa jakieś 2-3 nowych lekarzy. Myślicie, panowie, o tym, żeby firmę na pewno rozwijać? Jakie są plany na najbliższy czas, miesiące, lata? Macie jakiś taki pomysł, jak zawojować polski rynek? Jeżeli chodzi o polski rynek i rozwój produktu, pracujemy ciągle nad optymalizacją i ulepszaniem procesów. Może to brzmieć niewspółmiernie do medycyny, natomiast zawsze jest coś, co można poprawić, w jaki sposób pacjentów obsługiwać lepiej, szybciej. Jeżeli chodzi o rozwój samego biznesu, w tym momencie bardzo mocno nastawiamy się już na Europę Zachodnią, w przyszłości również na Amerykę Południową i tam będziemy szukali firm ubezpieczeniowych, z którymi możemy współpracować. A jak ta konkurencja na rynku europejskim, chociażby europejskim, wygląda? Coraz więcej firm świadczy podobne usługi? Tak, coraz więcej firm zajmuje się telemedycyną. To z jednej strony motywuje do coraz lepszej pracy, a z drugiej strony jest to taką formą glejtu, że pracujemy na rynku, w którym dużo innych osób widzi również szansę. Mieliście panowie okazję prezentować swój startup w Pałacu Prezydenckim podczas konkursu Startupy w Pałacu. Spotkaliście się z inwestorami zagranicznymi. To duże wyróżnienie, jak został wasz pomysł biznesowy odebrany przez ludzi, którzy mają pieniądze i są w stanie zainwestować w startupy. Obecność w Pałacu Prezydenckim to jest oczywiście zawsze ogromna nobilitacja. Po obecnych rundach inwestycyjnych, które przeprowadzaliśmy, wyniosłem z nich sporo doświadczeń dotyczących tego, że nie można poszukiwania finansowania opierać na jednym pojedynczym spotkaniu z kimś. To jest znowu proces podobny do sprzedaży, który będzie trwał parę miesięcy, gdzie obie strony muszą dowiedzieć się, czego tak naprawdę oczekują i przede wszystkim też ustalić, czego nie chcą. Nawiązaliśmy kilka dobrych kontaktów, natomiast żeby coś z tego się przerodziło, to będzie proces kilkumiesięczny. Choć też wynika to z tego, że w tym momencie nie szukamy finansowania. Na warszawskiej Pradze została otwarta niedawno specjalna przestrzeń dla startupów. To środowisko zna się bardzo dobrze. Panowie, na pewno też obserwujecie pomysły kolegów i koleżanek. Jak oceniacie te biznesy, które powstają w Polsce? Czyli czy startupy są faktycznie innowacyjne? Mają polscy przedsiębiorcy, młodzi przedsiębiorcy pomysły, które są w stanie podbić świat? Te pomysły na pewno są innowacyjne i tutaj Polska, jeżeli chodzi o ranking innowacyjności w porównaniu do innych państw, czy w Europie, czy nawet na świecie, wypada bardzo dobrze. Problemem jest trochę egzekucja tego wszystkiego i potem doprowadzenie tych pomysłów, które często wychodzą ze środowisk akademickich, z prac doktoranckich, inżynierskich i tak dalej, doprowadzenie tego do formy biznesu, który można na siebie zarabiać i do takiego etapu, gdzie będziemy w stanie robić to w Polsce bez jakichś uzależnień od zagranicznych państw. Tutaj jest duża pokusa na to, żeby sprzedawać konkretne pomysły i tak się też działo w przypadku takich naprawdę dobrych polskich produktów, które mogły zostać tak zwanymi jednorożcami, czyli firmami o wycenie ponad miliarda złotych czy dolarów. Jeżeli jesteś jednorożcem polskim, to złotych. Jeżeli jesteś jednorożcem światowym, to dolarów. Później te pomysły znikają za granicę. Rozumiem. Często te pomysły są podłapywane przez zagraniczne koncerny, firmy pojedynczych, prywatnych inwestorów. A na jakiej fazie rozwoju? Najczęściej na takiej fazie rozwoju, gdzie jesteśmy już całkiem niedaleko do wypuszczenia konkretnego produktu na rynek, natomiast brakuje nam po prostu w Polsce pieniędzy i trochę umiejętności na to, żeby ten produkt doprowadzić na rynek w takiej formie biznesu. Tutaj jest ten problem i plus z tego względu, że widać, że te zagraniczne firmy bardzo dobrze analizują polski rynek, patrzą, co się tutaj dzieje, więc traktują Polskę jako firmę bardzo dobrych specjalistów, czy pod kątem technologii, czy pod kątem właśnie pomysłów, innowacyjności. Natomiast chcą z jednej strony pomóc nam doprowadzić te produkty na rynek, żeby ostatecznie klienci mogli je dostać
do własnego użytku, z drugiej strony chcą też oczywiście na tym zyskać. Ja wróciłbym może też trochę do tej innowacji, bo ta innowacyjność wydaje mi się, że jest mocno przeceniana ponad to, co